Catering dietetyczny 5 posiłków dziennie. Klik i gotowe. Zamów 5 posiłków dziennie na www.5pd.pl. Sponsorem relacji jest Bike Leszno oraz Motorex, oferujący akcesoria rowerowe, motocyklowe oraz serwis. Leszno, Leszczyńska 41. Wylot na Święciechowe. Siemanko, jesteśmy na rynku. Będziemy dzisiaj sprawdzać świadectwa naszych najmłodszych kibiców. Wyróżnienia albo świadectwo z paskiem równa się bilet. Chłopaki, jakie świadectwa? Ładne. Jak świadectwo? Oczywiście, że pasuje. Średnia 5,08. O kurde, to chyba mamy więcej biletów. Przyjdziecie nas dopingować? Tak. Na stadion? Ja zawsze chodzę na stadion. Tak, to proszę bardzo. To chociaż z UEF-u, jaka ocena? Piątkę mam chyba. No. Ale no to jest druga, trzecia liceum. No. Kurde, dobra. Ale to mamy te na VIP-a musimy im dać. Zachowanie jakie? Ja mam bardzo ładne. Naganne, kolego! No to nie wiem, to chyba tylko pół biletu będzie. Pasuje. Ty jakie masz UEF-u? Ja dobry. Dobry? Ale zachowanie mam bardzo dobre. Dobra, to wyrównało się. Przyjdźcie nas dopingować. Jakie masz świadectwo? O kurczę, pieczone. Nie mam tego dokumentu przy sobie. Można zdjęcie? Dobra, możemy się targować. Targować. Dobra. No. Dobra. To dalej, poopowiadaj, w jakiej jesteś w szkole? Dobra. Numer 7 jestem. Numer 7, dobra. No, która klasa? Szósta ze Splashu i Matera. Okej. Z UEF-u, jak ocena? Z UEF-u? Niestety mam 5, ale myślę, że jest dobrze. A 5 to jest dobra, nie? No, 5 to dobra ocena. Dobra. Dzisiaj było zakończenie szkoły, znaleźliśmy tutaj jednego naszego dobrego przyjaciela. Nazar, jak świadectwo? No, na razie się nie mam. Na razie średnio, dobra. Czyli jednak lepiej na żużlu niż w szkole. Tak. Niech tak zostanie. Dziękuję. Jaka średnia? 4,75, nie, 4,76, jakoś tak. O, dzięki bardzo. Do zobaczenia. Świadectwo? No, niestety nie z paskiem. Nie z paskiem. Ale liceum ciężko jest, wiesz, nie? No, byłem też, rozumiem. Dobra. Nie. A ja świadectwo z paskiem. Dobra, to tu od razu koledze dajemy, a tutaj jeszcze masz szansę, nie? Jeszcze masz szansę na bilet. A bilet nie potrzebuję. Ja? Dziękuję. Nie, proszę bardzo. A bilet mam, miał karnet na fana. Aha. Ja bym taką rungietkę chciał kupić. No dobra, ale to z UEF-u chociaż, jak tam to sprawa wygląda. Z UEF-u chyba. Mogę pokazać. Tak? Dobra. Szóstka? Szóstka. Kurde. Dziękuję bardzo. Kolega potwierdzi, że pasek jest? Tak. Dobra. O, dziękuję bardzo. Chociaż ty się pochwal chociaż. 5 celujących. Kurde. I we fikołka z drugiej. Nie, czekaj, muszę się zastanowić. Ja bym mu nie ufał, nie? Nie? O, no. Tak, proszę bardzo. A chcecie spróbować na żużlu jeździć? Można? Można, no pewnie, że można. Musicie tam zadzwonić do pana Romana Jankowskiego i się zapytać, kiedy można spróbować. Dobra. Robi wrażenie, tutaj wierzymy na słowo, proszę bardzo. Świadectwo jakie? Z paskiem. Z paskiem? Tak. Dobra, wierzę na słowo. Tutaj zjesz, paskiem. Super, gratulacje. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. I jaka średnia? 5,24. Bilet, szybko! Jak z UEF-u wyglądacie? Wszystko. Wszystko? No. Nie, dobra. Jak są klasa sportowa, to nawet... Ja na rowerze skaczę. To przyjedź na żużel. 10 setnych do paska mi brakowało. 10 setnych? No. To masz na pocieszenie i żywa motywacja. O, nie ma paska. Ale niestety. Dobra, ale wychowanie fizyczne pokaż. Gdzie to jest? Tutaj. Dobre? Ale nie ćwiczyłem, słabo. Nie ćwiczyłem w tym roku. Czemu? Złamałem nogę na początku września. No dobra. O! Trzymaj bilet. Flagę też dostaniesz. Dziękuję bardzo. Nie mam nogi już więcej. Dobrze. No. Jej! Dobra. O, dziękuję. Historii przepytamy. O kurde, w którym roku ostatni raz Unia Leszno zdobyła tytuł drużynowego mistrza Polski? O kurcze. Nie pamiętam niestety. Przepraszam bardzo. Dobra, to coś łatwiejszego. W którym roku Roman Jankowski zdobył pierwszy tytuł indywidualnego mistrza Polski?
Strzelam, naprawdę, ja nie pamiętam takich dat. Dobra. Przepraszam masz. Bardzo za takie rzeczy. No, żebyś się poprawił, nie? Zów zapłać. Ostatni bilet dla ciebie, kolego. Ojejku. Nasi najmłodsi kibice walczyli przez cały rok szkolny w szkole, żeby zdobywać jak najlepsze oceny. My walczymy dla nich na stadionie, więc cieszymy się, że tak licznie dzisiaj tutaj mogliśmy się z nimi spotkać i porozdawać dla nich bilety. Teraz oni nas będą wspierać, bo dla nas ten rok szkolny się jeszcze nie skończył. Unia, walczymy i do zobaczenia na stadionie.